Rozgrzewka jest obowiązkowym elementem każdego treningu. Przygotowuje nas do części głównej. Zwiększa wydajność mięśni i zmniejsza ryzyko kontuzji. Istotnym elementem treningu jest stretching dynamiczny. Przygotowuje ciało do funkcjonowania w pełnym zakresie ruchu. Ten rodzaj rozciągania nie osłabia siły mięśni, natomiast poprawia stabilizację i dynamikę ruchu. Oto kilka propozycji. Stoj w pozycji wyprostowanej. Prawą ręką przyciągnij lewą stopę do pośladka. Lewą rękę unieś w górę. Przytrzymaj pozycję 2-3 sekundy i krokiem w przód zmień stronę. Pamiętaj, żeby kolana były ustawione w jednej linii i pośladki napięte. Powtórz ćwiczenie 10 razy na każdą stronę. Wyciągnij sylwetkę. Ustaw stopy na szerokość bioder. Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej i lewą nogą wykonaj wspięcie na palce. Przytrzymaj ciało w tej pozycji 2-3 sekundy. Trzymaj proste plecy i napnij pośladek nogi postawnej. Krokiem w przód zmień stronę. Powtórz ćwiczenie 10 razy na każdą stronę. Przejdź do klęku podpartego w wykroku. Staraj się zachować kąty proste. Stopa z przodu pod kolanem. Kolano nogi tylnej pod biodrem. Pięta skierowana w górę. Ułóż dłonie po obu stronach przedniej stopy, trzymając kciuki na wysokości pięty. Z tej pozycji przejdź do wyprostu przedniego kolana z jednoczesnym wznosem palców stopy w górę. Wykonaj ten ruch 10 razy i zmień stronę. Przy wyproście nie odrywamy kciuków od podłogi.